Siema, z tej strony Aramil, a dzisiaj na pierwszym spotkaniu w nowym roku z cyklu Znajdź swój system przy okazji naszego świadomego RPGowania tutaj na Śnieniu gościmy Wojtka Rosińskiego, twórcę systemu Zabić Smoka z wykrzyknikiem, który opowie nam co nieco o tym, co to jest, czym to się je, czy w tym systemie się będzie zabijać te smoki, czy się raczej będzie zabijanym przy próbie zabójstwa smoka. Dobra, to ja rozumiem, że teraz przejmę. Siema, witam wszystkich. Opowiem wam dzisiaj o systemie Zabić Smoka z wykrzyknikiem, jak słusznie zauważył przedmówca, ponieważ jestem też autorem systemu Zabić Smoka bez wykrzyknika. Tutaj widzimy sobie na mojej prezentacji, uwaga, uwaga, to jest zdjęcie. To nie jest wcale żaden mock-up czy inna grafika wygenerowana komputerowo. Żeby wam to udowodnić, to tutaj w rękach trzymam dokładnie ten sam prototyp. No i zacznę od trochę przedstawienia się. Przejdźmy z prezentacji. A więc o mnie. Pierwsza rzecz jest taka, że jestem wielkim miłośnikiem oldschoolowego grania oraz stylu pisania przygód. Jeśli chodzi o oldschoolowe granie, to jak zaraz się przekonacie, nie chodzi tylko o gry TTRPG. Generalnie jestem też zapalonym twórcą i przede wszystkim rysownikiem lochów, bo w sumie od tego zaczynałem i też od tego zaczął się projekt Zabić Smoka, że po prostu narysowałem kilka lochów i chciałem je w jakiś sposób wydać. Jestem zwycięzcą Quentina 2021. Jeśli zastanawiacie się, jak piszę przygody do systemów, które są trochę bardziej popularne, to moja zwycięska przygoda była przygodą do Dungeons & Dragons. Jest do pobrania za darmo, więc jeśli chcielibyście fajną przygodę na trzeci poziom, to jak najbardziej zachęcam do wejścia na stronę Kapituły Quentina i ogólnie zapoznania się z tą inicjatywą, bo gdyby nie ten konkurs, możliwe, żebym koniec końców nie wydawał własnej gry. Przed Zabić Smoka z wykrzyknikiem wydałem już Goblina. To jest solo gra RPG, która jest także dostępna jeszcze na ten moment na Itch.io. Oraz Zabić Smoka bez wykrzyknika, czyli takiej małej broszurki, która jest tak naprawdę takim kompaktowym systemem oraz generatorem przygody zaprojektowanym z myślą o graniu ze znajomymi, którzy wcześniej grali w gry RPG. Przy piwie, w pubie możemy ich wziąć znienacka, wyciągając tą broszurkę z kieszeni i zapraszając na sesję. I jestem także jednym z autorów odpowiedzialnych za fanzin Potencjalny Mimik. W pierwszym oraz drugim numerze znajdziecie moje przygody. Pierwsza z tych przygód, która się nazywa Hevra, jest idealnym, że tak powiem, materiałem do wykorzystania w systemie, o którym wam dzisiaj mam zamiar opowiedzieć. No i system, jak już wspomnieliśmy, nazywa się Zabić Smoka z wykrzyknikiem. No i o czym jest w ogóle ta gra? No to przede wszystkim trzeba wspomnieć, że jest to RPG, czyli gra fabularna, żeby nikt nie pomyślał, że mówię tutaj o planszówkach. I jest to taki dość inspirowany klasyczną rozgrywką przedstawiciel gatunku, który jest określany jako OSR, a jeszcze dokładniej myślę, że najbardziej pasowało tutaj określenie takiego podgatunku, który się nazywa NSR. W skrócie jest to gra, w której zwiedzamy lochy, walczymy z klasycznymi potworami jak smoki, orki, no i staramy się zdobyć dużo skarbów. W trakcie dość niebezpiecznych przygód będziemy w tej grze ginąć. No, trzeba się z tym pogodzić. I ta gra ma tak naprawdę dwie ważne cechy. Pierwsza to jest to, że ma bardzo klasyczny klimat. Takie klasyczne fantasy, jeśli ktoś grał w Warcrafta albo oglądał Władcę Pierścieni, to powinien bez problemu być w stanie wejść w świat tej gry, a w sumie go wykreować. A drugim elementem są nowoczesne zasady, które są inspirowane tym, co w przeciągu 50 ostatnich lat rozwoju hobby tak naprawdę byliśmy w stanie osiągnąć. Więc mamy klimat, ideę gry czerpiącą z dawien z tych początków, ale chcemy, żeby to było jakby jednak na czasie, żebyśmy się nie męczyli z jakimiś bardzo archaicznymi mechanikami czy rozwiązaniami. No i jak już mówię o tym, to warto powiedzieć chyba, czym się inspirowałem, a w sumie inspirowaliśmy
bo trzeba tutaj zacząć od tego, że nie tylko ja jestem twórcą Zabić Smoka, to jest projekt tak samo mój, jak mojej graficzki Ady Wiśniewskiej. Właśnie cała idea narodziła się od tego, że ja zacząłem rysować lochy, miałem wygrane o Quentina, chciałem dalej coś tworzyć. Za to Ada jest moją znajomą, z którą nadajemy na podobnych falach, lubimy podobne klimaty, bardzo podobają mi się jej arty, no i tak koniec końców stwierdziliśmy, że stworzymy wspólnie grę. No i czym się tutaj inspirowaliśmy? Po pierwsze inspirowaliśmy się Dungeons & Dragons, ale niekoniecznie Dungeons & Dragons, jakie znamy z podręczników do trzeciej, czwartej czy piątej edycji. My patrzyliśmy bardziej na to, jak Dungeons & Dragons wyglądało na samym początku swojego istnienia, w latach 70., 80., kiedy tak naprawdę ludzie grający w tą grę odkrywali, czym są w ogóle gry RPG. No i to jest też pewnego rodzaju romantyczna wizja Dungeons & Dragons, jaką możemy zobaczyć w dziełach popkultury. Jeśli widzimy, jeśli ktoś z Was oglądał Stranger Things albo na przykład Community, tam jest świetny odcinek, gdzie gram w Dungeons & Dragons, albo nawet w dzieciństwie Dextera, to widzieliśmy tam gry RPG, które są dość różne od tych, które mieliśmy okazję z reguły doświadczać przy stole. Drugą rzeczą są gry planszowe, a w sumie jedna zdecydowanie najbardziej, która się nazywa Hero Quest. Chodzi o oldschoolowe gry dungeon crawlowe, gdzie mamy taką proceduralną mechanikę zwiedzania rozmaitych lochów. Dlatego zwiedzanie lochów w naszej grze może czasami wydawać się podchodzić pod coś na tyle proceduralnego, że można by to zastosować w grze planszowej. A trzecią inspiracją, i to jest inspiracja mniej gameplayowa, a zdecydowanie bardziej estetyczna, są stare gry wideo. Ja i Ada jesteśmy wielkimi fanami gier wideo, w tym starych japońskich RPGów. No i troszkę takich klimatu staraliśmy się przynieść do naszej gry. Na artach, nawet na okładce zasad gry zobaczycie pewne inspiracje. No i też wiele osób może teraz pomyśleć, ej, halo, halo, no Dungeons & Dragons, Final Fantasy, Dragon Quest, to może nie mieć dużo wspólnego, ale to nie jest prawda, ponieważ pierwsze gry RPG japońskie nawet czerpały bardzo mocno z dedeków. Chociażby w pierwszym Final Fantasy mieliśmy wansjański system magii oparty o poziomy, więc te rzeczy kiedyś leżały bardzo blisko siebie i to w tych czasach, które my tutaj próbujemy, których duch próbujemy przywrócić na stoły. Więc te trzy elementy to były nasze główne inspiracje i wydaje mi się, że każdy z nich w znaczący sposób wpłynął na naszą grę i jeżeli czujecie nostalgię, lubicie któryś z tych elementów, to wydaje mi się warto chociaż się z naszą grą zapoznać. No i teraz opowiem trochę o zasadach gry. A więc najważniejszy element to jest główna kość, którą będziemy rzucać. Tą kością w naszym systemie jest kość K20. Mechanika polega na tym, że chcemy rzucić kością, dodać odpowiedni modyfikator i przebyć pewny poziom trudności. Jako podstawowy poziom trudności uznaliśmy sobie 10 i kolejne poziomy trudności rosną o 3. Dlaczego o 3? Ponieważ ważnym elementem jest ułatwienie, czyli rzut dwoma kośćmi i wybranie wyższego wyniku, albo utrudnienie dwoma kośćmi i wybranie niższego wyniku. Statystycznie rzut kością K20 ma wynik 10,5. Statystycznie rzut dwoma kośćmi i wybranie wyższego wyniku ma wynik 13,70 czy tam 82, więc mniej więcej o 3 jest więcej. Idea jest taka, że w naszej grze, jeżeli mamy ułatwienie, to jesteśmy statystycznie w stanie zdać test wyższy o 1 stopień niż normalnie. No i w naszej grze nigdy nie będziecie dodawać do swojego rzutu więcej niż dwie rzeczy. Pierwsza z nich to atrybut. Są 4 atrybuty, ale do większości rzutów będziemy stosować atrybut, który nazywa się sprawność. Inne są trochę bardziej statystyczne i na przykład decydują o obrażeniach zadawanych w walce. Druga rzecz, którą dodamy, to nasz poziom. Jeżeli jesteśmy w czymś biegli, to do rzutu możemy dodać nasz poziom. Jeżeli mamy 5 poziom, to jeśli jesteśmy biegli w umiejętności skradanie, to wykonując test sprawności skradanie, dodamy wartość sprawności i
do tego nasz poziom. I o to chodziło. Nie chcemy dużo dodawać, nie chcemy mieć dużej matematyki, nie chcemy mieć dużych liczb. Drugim bardzo ważnym elementem jest to, że rzuty w naszej grze wykonują praktycznie tylko gracze. Mistrz gry będzie rzucał, ale będzie rzucał na tabelkach, które pomogą mu w improwizacji lub podjęciu jakichś pewnych decyzji takich narracyjnych. Natomiast jeśli gracz coś robi, to gracz rzuca. Jeżeli gracz się przed czymś broni, na przykład potwór chce zaatakować gracza, to także gracz rzuca i ma to na celu sprawienie, że w naszej grze, że grając w naszą grę, to zawsze gracz czuje, że od niego oraz od jego szczęścia zależy, a nie mamy takich momentów, że o nie, przegraliśmy walkę, bo mistrz gry akurat ma dzień z dobrymi rzutami. No. A mówiąc o walce, myślę, że warto przejść do gameplay loopu. A więc gra fabularna czy niefabularna musi mieć jakiś gameplay. No i ten gameplay będzie się wokół czegoś toczył. Większość współczesnych gier RPG to są gry w zarządzanie zasobami. Doskonałym przykładem takiej gry jest Dungeons & Dragons, gdzie mamy system, w którym zarządzamy naszymi punktami wytrzymałości, komórkami na czary i wszystko, co się dzieje w trakcie jednego dnia eksploracji. My poszliśmy troszkę dalej, ale o tym za chwilę. Najważniejsze trzy elementy to walka, eksploracja oraz zarządzanie ekwipunkiem. Powiem troszkę o każdym z nich. Walka. Walka jest w naszej grze ważna. Nie jest to docelowe, docelowy sposób rozwiązywania problemów. Postacie są, jako że jest to gra OSR, troszkę słabsze niż na przykład w tych Dungeons & Dragons, o których mówiłem. Raczej, jeśli chcecie walczyć, to postarajcie się walczyć na swoich warunkach. No i tylko wtedy, kiedy wy to postanowicie, ponieważ jeśli to wy będziecie atakowani albo wpakujecie się nieostrożnie, będziecie mogli z łatwością zginąć. Najważniejszym elementem w walce jest to, że jest bardzo dynamiczna. W jaki sposób to osiągnęliśmy? W każdej turze rzucisz kością na maksymalnie jeden raz. Obrażenia broni są statyczne i zależą od tego, czy atakujemy się, czy bronimy. Każda broń ma dwa atrybuty, atak i obrona. Jeśli atakujemy, to wykorzystujemy wartość ataku. Jeśli się bronimy, to wykorzystujemy wartość obrony. Do tego dodajemy siłę, to jest wartość ataku. Tak więc odchodzi nam pierwszy rzut, rzut na obrażenie. Drugi ważny aspekt jest taki, że nieważne od tego, czy to gracz atakuje potwora, czy potwór atakuje gracza, zawsze rzuca gracz i dlatego ważna jest ta wartość ataku oraz obrony. Ważna jest także inna rzecz, mianowicie nieważne od tego, czy atakujemy, czy bronimy się, zawsze któraś strona zada obrażenia. Jeśli potwór atakuje gracza i gracz się obroni, gracz zada obrażenia temu potworowi. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że nie mamy w grze pustych rund. Jeśli graliście w Warhammera albo w inny system, gdzie postacie mają 30% na trafienie, a do tego przeciwnik może się obronić, często mamy rundy, w których nie padły żadne obrażenia. Puste rundy, które nic nie wnoszą. W naszej grze nie tracimy na to czasu. Dzięki temu walki są dynamiczne, a dzięki temu, że w zależności od tego, czy atakujemy, czy bronimy się, może różna broń być optymalnym wyborem, są także stosunkowo taktyczne. Drugim elementem jest eksploracja. Czas, który w normalnej sesji poświęcilibyśmy na długie walki, możemy wykorzystać do tego, aby sprawić, żeby inny element był troszkę bardziej gamistyczny. I my zdecydowaliśmy się na eksplorację. Eksplorację w podstawowej wersji gry pod ziemi, chociaż kto wie, być może podobne zasady w przyszłości dodamy także do eksploracji, na przykład dziczy. Eksploracja lochów jest podzielona na rundy i może Wam się to wydawać dziwne, ale jest to mechanika, która jest znana ze starych gier właśnie klasycznego grania. Pierwsze Dedeki, Advanced Dungeons & Dragons, było tam to samo. W trakcie eksploracji, w trakcie każdej rundy także gracze podejmują decyzje o tym, jakie akcje wykonają. Jest szereg rozmaitych akcji, które będą używać troszkę różnych zasobów, o czym opowiem za sekundkę. Żeby te decyzje miały sens, to musimy mieć jakiś tykający zegar. Tym zegarem są wędrujące potwory. Na koniec każdej rundy mistrz gry wykonuje rzut. W zależności od jego wyniku jest to rzut kością K8 i z reguły dla jedynki mamy wędrującego potwora. Tak więc chcemy zwiedzić loch jak najszybciej zdobyć skarby i wynieść się z niego, zanim te
wędrujące potwory zabiją naszych bohaterów. Chcemy także być rozważni, ponieważ mechanika hałasu sprawia, że kiedy nasze postacie narobią zamieszania w lochu, do puli kości wędrującego potwora dodawane są kolejne kostki. Tak więc normalnie mistrz gry rzuca jedną kością, ale jeśli gracze na swojej drodze wyważą drzwi, przewrócą stojak ze zbroją, to kości są już trzy. Co jeżeli na więcej z nich niż jednej wypadnie jedynka, wtedy możemy mieć naprawdę niebezpieczną sytuację, bo za każdą jedynkę pojawiają się dodatkowe potwory. Tak więc mamy walkę gamistyczną, dynamiczną, taktyczną, eksplorację, także taktyczną. No i oba te elementy są stosunkowo minimalistycznie opisane, takie mają zasady proste, nie ma 20 stron zadań, one się dosłownie kilku stronach mieszczą. Bardzo ważnym elementem naszej gry jest zarządzanie ekwipunkiem, ponieważ on łączy te dwie proste same w sobie elementy rozgrywki i tworzy nam wielowymiarową grę. W jaki sposób? Dzięki systemowi zasobów, które są pewnego rodzaju metawalutami. A więc broń, tomy, zbroja to są ważne przedmioty i na nie mamy klasyczne sloty w ekwipunku, ale wszystko, co jest takie trochę bardziej przyziemne, mniej ekscytujące, jest reprezentowane przez trzy główne zasoby. Pierwszy z nich to zapasy. One reprezentują wszystko to, co regularnie zużywają nasze postacie. Jeśli nasze postacie chcą zjeść posiłek, to zapasy będą reprezentować jedzenie. Jeśli potrzebują źródła światła, jak olej do latarni czy pochodnia w lochu, to także będzie zapas. Ostatnim typowym wykorzystaniem zapasów jest amunicja. To jest pierwszy zasób. Drugim zasobem są narzędzia. Jest to wszystko trochę bardziej specjalistyczne. Jeśli potrzebujemy wytrychów, aby otworzyć zamek, łomu, żeby wyważyć drzwi, czy też drabiny, żeby wdrapać się na wysoką półkę skalną, narzędzia przyjdą nam z pomocą. Ostatnim metazasobem są komponenty i jest to wszystko to, co magiczne. Czyli jeśli chcemy ułatwić sobie rzucenie czarów, chcemy wykryć magię, bo w Zabić Smoka każdy może wykrywać magię, w sumie każdy może robić tak naprawdę wszystko. W mojej wyobraźni po prostu ten komponent jest takim uniwersalnym papierkiem, jakie my znamy z lekcji chemii, tylko że w wersji magicznej. Tak więc dotykamy statuły, patrzymy, o tak, rzeczywiście jest magiczna. Ostatnim elementem, sposobem wykorzystania komponentów jest ważenie eliksirów, które sprawia, że nawet postacie, które nie będą specjalizować się w rzucaniu czarów, mają dla nich jakiś użytek. Dlaczego mamy ten system? Mamy go po to, aby nie marnować czasu na to, co nie jest fajne. Narodził się on po pewnej sesji OSR-owej, w trakcie której, grając w system Basic Fantasy, spędziłem ze znajomymi 2 godziny w mieście, kupując różne drabiny, po czym udaliśmy się do lochu i zostaliśmy zabici przez gobliny. To nie było fajne. W tym systemie uzupełniamy sobie zapasy, idziemy do lochu i tak długo, jak mamy te zasoby, to możemy kreatywnie rozwiązywać problemy. W dowolnej chwili, jeśli mamy narzędzie, potrzebujemy czegokolwiek sobie wymarzymy, możemy powiedzieć, mistrz gry mówi, dobra, zmasz sobie jedno narzędzie. No i dlaczego to jest też takie ważne? Ponieważ te zasoby mogą być ważne i dla elementu, którym jest walka, i dla elementu eksploracji. Na przykład narzędzia możemy wykorzystać do tego, aby naprawić sobie pancerz, który zużył się w trakcie walki i przygotować się do następnej. Narzędzia jednak mogą być także wykorzystane w kreatywny sposób w trakcie eksploracji. No i na przykład wtedy możemy dzięki takiemu wykorzystaniu narzędzi zupełnie ominąć tą walkę. Tak więc rozważne wydawanie ich i balansowanie sprawia, że każdy wybór w trakcie walki czy eksploracji przekłada się na ten drugi aspekt. Więc mamy tą grę po prostu dwuwymiarową. No, dobra. A więc mamy zasady. Trzeba by je na czymś przetestować. Bardzo ważnym elementem gry, bo zaraz opowiem wam, co w tej grze znajdziecie, jest moduł Król, Smok i Magiczny Miecz. Jest to moduł, który pozwoli wam wykorzystać wszystkie opisane w zasadach, wszystkie zasady opisane w tej pierwszej książeczce w praktyce.
Jest to mini kampania, która starczy do rozegrania od 5 do 15, myślę, sesji, chociaż słyszałem opinię, że może być nawet na dłużej. W jej trakcie przyjdzie graczom zwiedzać Królestwo Farun, w którym ukryte są 3 rozległe lochy, każdy z izometryczną mapą. Tak więc mistrz gry będzie mógł się cieszyć nią oko, kiedy bohaterowie starają się przeżyć starcie z wyzwaniami, które tam napotkają. No i to jest moduł w takim bardzo klasycznym stylu. Mamy fabułę, której być może właśnie przyjdzie zabić smoka, lub kto wie, może zmienicie zdanie, kiedy go spotkacie. I ta fabuła tam jest tak naprawdę po to, żeby gracze mieli cel, mogli wyznaczyć sobie ścieżkę, ale głównym mięsem jest eksploracja krainy królestwa, która nazywa się Farun. Jego mapę widzicie tutaj na prezentacji i mogę wam powiedzieć, że każda ikonka jest tam opisana i w każdym miejscu jest coś ciekawego do roboty. Tak więc nawet jeśli główny wątek fabularny nie zainteresuje przesadnie graczy, to ten moduł tak czy siak może dostarczyć mnóstwa zabawy, ponieważ jest to tak naprawdę piaskownica, w której bawimy się tymi zasadami, które tworzyłem. Jest to piaskownica, która jest w pełni opisana zasadami do rozgrywki typu point crawl. Jest to sandboxowy tryb gry, jednak jest to tryb troszkę bardziej przyjazny dla początkujących mistrzów gry niż hex crawl. Dlatego wydaje mi się, że jest takim czymś fajnym. Mistrzowie, którzy są doświadczeni w rozgrywce sandboxowej i lubią grać z dużą ilością swobody, będą tą swobodę tutaj mieli, a ci gracze, ci mistrzowie gry, którzy dopiero zaczynają bawić się w granie w gry tego typu, także nie będą rzuceni od razu na głęboką wodę. I jest to najgrubsza książeczka. Znajduje się tam 40 przeciwników, więc może to funkcjonować zupełnie dobrze jako bestiariusz. Z tyłu nawet mamy specjalne tabele, indeksy, przepraszam, które pozwalam to wszystko znaleźć. Jest 30 losowych tabel, jest opis miasta z generatorem questów. Naprawdę mnóstwo kontentu na dużo fajnych sesji rozgrywki. No, a więc skoro już zacząłem mówić o tym, co znajdziecie tam, to teraz właśnie możecie zobaczyć na to wszystko, co będzie w podstawowym pudełku, ponieważ warto tutaj zaznaczyć, że ta gra ukaże się w wydaniu pudełkowym. Jest to zabieg dla mnie osobiście jako autora bardzo, bardzo ważny i ja od początku miałem wielkie marzenie o tym, żeby wydać tą grę w pudełku. Dzięki mojemu wydawcy Hexy Studio to marzenie się niebawem urzeczywistni. Chodzi o to, że pierwsze RPG wydawali właśnie w pudełkach i chciałbym dostarczyć ludziom, którzy postanowią zadecydować o tym, żeby poświęcić swój czas i swoje pieniądze na zakupienie tej gry, właśnie takie doświadczenie, jakie mieli kiedyś pierwsi mistrzowie gry, którzy otwierali White Boxa czy tam Red Boxa od TSR-a i widzieli w środku nieskończoną ilość nieskończony potencjał dla wspaniałych przygód. No i właśnie to samo znajdziecie w tym pudełku. Znajdziecie podstawowe zasady gry, znajdziecie moduł zabić smoka z mapą królestwa, którą położycie na stole. To jest ważne, żeby gracze mieli tą mapę, mogli po niej się poruszać, w każdej chwili wziąć ją do ręki. Znajdziecie ekran mistrza gry z przypomnieniem najważniejszych zasad oraz tabelami dodatkowymi, które ułatwią improwizację. Znajdziecie zestaw kości w specjalnym woreczku z logiem gry. Będą także żetony, które są wykorzystywane przez jedną z ważniejszych mechanik w grze, która się nazywa Kości Skarbów. O tym myślę w trakcie pytań, jeśli ktoś będzie ciekawy, mogę więcej opowiedzieć. I są także 3 handouty, które zawierają najważniejsze zasady, takie jak cenniki, czy tworzenie postaci, ponieważ chciałem, aby nawet to jedno pudełko, pomimo tego, że nie mogę zawrzeć tam oczywiście powodów po prostu nakładu materiałów, 4 wersji gry, żeby każdy miał swój podręcznik, to najważniejsze zasady są na specjalnych handoutach, tak więc jeśli ktoś musi zrobić tą postać, ktoś chce zrobić zakupy w jednym sklepie, a ktoś w drugim,
a ktoś jeszcze sprawdzić jakieś zasady, możemy to bez problemu przy stole wykonać w tym samym czasie i dzięki temu mieć więcej czasu na eksplorację lochów i to, co rzeczywiście w tej grze ma dawać nam frajdę. No, a co do dawania frajdy, to to, co znajdziecie w pudełku, to nie wszystko, ponieważ jest także linia wydawnicza Zabić Smoka. W tej chwili jest ona cyfrowa, no i opowiem o pierwszym, najważniejszym elemencie, czyli starterze, który, uwaga, uwaga, zostanie także dołączony do każdej kopii gry, która zostanie kupiona na zbiórce. Jest to starter, który wprowadza nie tylko w zasady gry, ale także stanowi idealny punkt wejścia do gier RPG. Jest to bardzo taka prosta przygoda ze skrótami wszystkich najważniejszych zasad. Obok sekcji, w których możemy je wykorzystać, oczywiście jest to oldschoolowy moduł, czyli mistrz gry ma tam loch, plac zabaw i ten starter idealnie nadaje się jako prequel do modułu Król, Smok i Magiczny Miecz. No i tak jak mówię, jako jest idealnym materiałem do tego, aby wprowadzić na przykład znajomych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby zacząć przygodę z grami RPG. Poza tym w tym roku 2023 przez cały rok będzie wydawana linia wydawnicza i jeżeli jesteście na RPGowej Rebelii lub śledzicie projekt Zabić Smoka na Itchu, to pewno widzieliście pierwsze z materiałów. Co miesiąc ukażą się 3 darmowe cyfrowe materiały. One page mojego autorstwa, loch miesiąca, przeciwnik miesiąca, który tutaj macie przykład na prezentacji oraz pułapka i łup miesiąca, to jest trzeci z tych one page'y. Wszystkie w każdym miesiącu będą w tym samym klimacie, będą w jednej tematyce, więc razem będą tworzyć swego rodzaju taką mini przygodę, ale bez problemu będziecie w stanie je wykorzystać także osobno do tworzenia waszych własnych przygód, bo do tego mają zachęcać, nie mają robić tego za was, a być, że tak powiem, ułatwieniem do tworzenia waszych własnych przygód oraz kampanii w świecie mojej gry. I do tego jest też największy dodatek co miesiąc i ten dodatek jest napisany w każdym miesiącu przez innego autora, którym nie jestem już ja. Tutaj widzimy pierwszy z nich, wspaniałą galerię bohaterów różnej maści z Skavenlofta, która miała się ukazać przedwczoraj, ale przesunęliśmy ją o tydzień, żeby ukazała się już w trakcie zbiórki i też dlatego, że była możliwość jeszcze dodatkowej poprawy składu. Ja jestem perfekcjonistą, chcę, żeby materiały, które wydaję, były zawsze jak najlepszej jakości. No i to wszystko będzie dostępne za darmo w wersji cyfrowej. I być może także, jeśli bardzo dobrze pójdzie zbiórka, niektóre z nich dostaniecie. No i tego czeka nas cały rok. Tak więc ukaże się łącznie 36 one page i 12 darmowych dodatków. Chodzi o to, żebyście wy oraz wszyscy, którzy poświęcą swój czas na zapoznanie się z zasadami, poświęcą swoje pieniądze na to, żeby zakupić ten produkt, czuli wsparcie i żeby nie była to gra Crest Dead on Arrival. Co będzie po tym roku? Czy linia będzie kontynuowana? Tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że tak, ponieważ mam mnóstwo produktów, mam mnóstwo pomysłów na dodatkowe rozwinięcia i wydaje mi się, że podstawa mechaniczna systemu, którą stworzyłem, jest bardzo solidna i nadaje się do tego, żeby zbudować na niej jeszcze mnóstwo różnych fajnych zasad. No i z których zasad z tych dodatków będziecie korzystać, to już oczywiście zostawiam w waszych rękach, ponieważ uważam, że jako mistrzowie gry wy także ją tworzycie i tak naprawdę proces tworzenia nie kończy się nawet w momencie, kiedy kości na stole zostaną rzucone. Tak więc mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać tę moją grę jakkolwiek wam się zamarzy, żeby stworzyć wasze sesje. Nie musicie korzystać z wszystkich zasad. Ja świadomo stworzyłem ten system tak, żeby niektóre z tych zasad, a w sumie nawet większość, można było zastąpić własnymi albo wyrzucić. To ma być toolbox, który umożliwi wam stworzenie sesji RPG takich, jakie wam się marzą w klimacie właśnie klasycznego, fantastycznego grania w RPG. No i to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć o mojej grze. Mam nadzieję, że prezentacja była informatywna i wam się podobała. Serdecznie zapraszam na zbiórkę, która na 95% rusza już w tym tygodniu.
Zachęcam do zapisania się na newsletter mojego wydawcy, Hexie Studio. Wtedy nie tylko dostaniecie w mailu zasady, bo podstawowe zasady Zabić Smoka już wiszą na Itchu od października. Pobrało je już ponad 800 osób. No a wy, jeśli zapisacie się na newsletter, to nie tylko dostaniecie informacje o zbiórce, ale także na waszego maila dostaniecie PDF-ik, a w sumie paczkę zip z kilkoma PDF-ikami i będziecie mogli wypróbować tą grę, jeśli wam się zachce, nawet jutro. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. Ja teraz wchodzę na czat, będę patrzył na pytania i na nie odpowiadał. I... Dobra, czekaj, Wojtek, jestem, żeby nie było, że tu gdzieś zniknąłem i nie wróciłem. Ja też mam kilka pytań takich od siebie, bo tak sobie tutaj słuchałem, właśnie mi kilka rzeczy wpadło do głowy. Oczywiście nie mogę się z większością nich wykazać, ponieważ twoja prezentacja była wyczerpująca na temat twojej gry i zostały odpowiedziane w trakcie. Nienawidzę, tutaj jest parę pytań, które na pewno chętnie odpowiem zaraz. Dobra, też przeglądam i też patrzę na to, więc też będę je czytał, żeby nie było coś, ale tak po pierwsze i w zasadzie dla mnie najważniejsze to jak wygląda karta postaci, robienie bohatera w trakcie sesji, czy to jest skomplikowane, czy to zajmuje 5 minut, czy to jest jedna z tych gier, że można iść do lochu 10 razy za każdym razem inną postacią, bo się trafiła na galaretowaty prześcian i cię wciągnął i nie wypluł. A no. Słuchaj, zaraz odpowiem ci na to pytanie, tylko sobie wezmę tutaj, włączę pomoc, bo pokażę wam po prostu ten handout do tworzenia postaci i na jego podstawie myślę, będzie najłatwiej nam, by mi odpowiedzieć na to pytanie, tylko właśnie sobie go muszę znaleźć. Jest cyfrowa wersja. Okay. Skrót tworzenia postaci, opyk, teraz powinniście to widzieć. No jeszcze widzimy końcówkę twojej prezentacji, więc chyba musisz przełączyć okno na Discordzie. Nie, bo ja mam ekran włączony na Discordzie, więc powinno być już teraz. Okej, okay, dobra, widzimy, jest karta. Widzicie tą kartę? To jest tak. Czy ktoś pamięta, jaki był skrót? F11 chyba? Page. Okej. Okay. O, rytm, dobra. Dobra, niech będzie tak. A więc generalnie tworzenie postaci jest bardzo szybkie, chociaż możemy je sobie też skomplikować. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy cztery atrybuty. Siłę, odpowiadającą za to, ile mamy miejsc w plecaku oraz ile zadajemy obrażeń. Sprawność, którą dodajemy do praktycznie wszystkich czynności, które tak naprawdę chcemy wykonać. Magia, która jest ważna w przypadku rzucania czarów oraz szybkość, która decyduje o tym, jak daleko się ruszamy i też na nią będziemy rzucać, jeśli będziemy chcieli unikać pułapek. Rzucamy 1K3 na każdą z tych rzeczy i to jest nasza wartość atrybutu. Nie mamy oddzielnie modyfikatora i wartości, mamy tylko po prostu wartość, dodajemy ją do odpowiednich rzutów. Mamy życie, czyli punkty życia, to jest to, czego nie chcemy stracić, ale jeśli stracimy nawet wszystkie, to otrzymujemy ranę i dopiero jeśli stracimy je ponownie, w trakcie przygody przed wyleczeniem rany, dopiero wtedy giniemy, więc ta gra ma taki dupochron lekki w przeciwieństwie do wielu SR-ów. Mamy manę. Mana odpowiada za rzucanie czarów. Każdy czar, a jest ich 20 w podstawowej wersji, ma 3 poziomy. Każdy poziom jest troszkę innym efektem, tak więc bardziej przyrównałbym to, że w grze mamy 60 czarów podzielonych na 20 kategorii. Rzucenie czaru na pierwszym poziomie wykorzystuje 1 punkt many, na drugim 2, na trzecim 3. I jest też oczywiście wyższy poziom, troszkę trudniejszy. Podstawowy 13, bardziej skomplikowany 16, trzeci poziom czaru to 19. Później wybieramy sobie jedną rasę. W podstawowej wersji są 4 rasy, ale w dodatku z Skavenlofta, który ukaże się w najbliższy piątek, dochodzi jeszcze 8. I w zależności od tego mamy pewne bonusy, nie mamy żadnych wartości ujemnych, więc wybranie orka nie sprawi, że będziecie nagle głupi. Po prostu da wam jeden do siły. Później wybieramy, oj, tutaj jest w ogóle jeszcze stara chyba wersja tego dodatku, przepraszam, bo zmieniliśmy nazwę pochodzenie na archetypy. To się nazywa w tej chwili archetyp. No i wybieramy sobie archetypy i archetypy decydują o tym, z jakimi biegłościami zaczynamy. No i na przykład popatrzmy sobie na tabelę, mamy dwie tabele, umiejętności oraz czarów. My je będziemy losować. Tak więc na przykład wojownik
rzuca najpierw kością K6. Jeśli popatrzymy na umiejętność, na tabelę umiejętności, to zobaczymy, że umiejętności od 1 do 6 to są umiejętności związane z typem broni. Tak więc wybierając archetyp wojownika mamy pewność, że będziemy biegli w jakimś rodzaju rynsztunku. I tak naprawdę archetypy decydują o tym, iloma kośćmi i w jaki sposób rzucimy. Na przykład mag rzuca K10 plus 10 na umiejętności, czyli nie ma szansy wylosować żadnej broni, a zamiast tego ma 2 czary. Na koniec wybieramy ekwipunek, który także kompletujemy stosunkowo szybko, bo nie mamy tam jakichś bardzo skomplikowanych wyborów. No i w ten sposób tworzymy postać. Kiedy nasza postać zdobywa kolejny poziom po zebraniu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia, które zdobywamy w 3 główne sposoby. Pierwszy to pokonywanie przeciwników. Dostajemy za to trochę punktów doświadczenia, ale raczej trudno będzie nam robiąc tylko to zdobyć poziom. Drugim sposobem zdobywania punktów doświadczenia i tym najbardziej klasycznym i tym, który z reguły będzie stanowić no, główne źródło doświadczenia naszych postaci, jest wynoszenie skarbów z lochów za każdą sztukę złota wartości skarbów, które wyniesiemy, otrzymamy 1 punkt doświadczenia. No a trzeci jest taki troszkę bardziej nietypowy, ponieważ w tej grze zawsze, jeżeli wrzucimy 20 lub 1, oznacza to, że nasza postać uczy się na swoich powodzeniach lub też błędach i otrzymujemy 25 punktów doświadczenia, więc jest to taka gra, która sprawia, że wyrzucenie 20 jest jeszcze bardziej ekscytujące, a wyrzucenie 1 ma pewnego rodzaju taką... jest coś dobrego, nie ma tylko samej goryczy. Kiedy zdobędziemy poziom, podnosimy jeden z tych podstawowych 4 atrybutów o 1. Do tego zwiększamy sobie życie o 4, manę o 2 albo życie o 2 i manę o 1. Mamy 3 wybory. I ostatnia rzecz to jest zdobycie jednej biegłości. Może to być biegłość w czarze albo w umiejętności, którą udało nam się wykorzystać, czyli odnieśliśmy w niej sukces w trakcie kariery naszej poszukiwacza przygód. Jeżeli takiej umiejętności nie mamy, to możemy zawsze wybrać jeden z rodzajów rzutów na naszych kościach z archetypu i taki rzut sobie wykonać, więc te archetypy mogą się jeszcze przydać. Jako wojownik na przykład możemy w ten sposób z łatwością na 5 poziomie być mistrzami wszystkich rodzajów rynsztunku. Więc tak wygląda zdobywanie kolejnych poziomów. Podstawowa wersja gry w tej chwili zakłada rozwój od 1 do 5 poziomu, ponieważ opisuje pierwszy tier adventuringu w tym takim klasycznym znaczeniu tego słowa. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Okej, okay, fajnie. Jest pytanie od Ćmy. Czy Zabić Smoka, grane online, będzie dawało bardzo zróżnicowane doświadczenie od granego na żywo? Opowiedz coś o tym, jak może się różnić i czy jest duża rozbieżność. I tutaj ja też od razu zadam pytanie, bo skoro mamy XXI wiek, była pandemia i ludzie jednak grają przez VT-teki, czyli wirtualne stoły, to czy będzie jakiś moduł? Gdziekolwiek? Roll? Foundry? Coś innego? To nie zrobiliście researchu, ponieważ Zabić Smoka jest, z tego co mi się wydaje, pierwszym systemem, który widnieje oficjalnie w katalogu Foundry VTT. Wejdźmy sobie tutaj, Foundry VTT, żeby nie było, że tylko gadam. Widzicie moją przeglądarkę? Widzicie? Wejdźmy sobie w search. Zabić smoka. Czy to może być jako... A nie, bez artykułu. Login. Może się zaloguję. Może jest jako advanced Zabić Smoka jeszcze. Generalnie opracowałem ja osobiście... Gdzie to jest? To jest w katalogu będzie? System Xenomorphs. O, tutaj to będzie Zabić Smoka. Jest, proszę Państwa. Zabić Smoka jest oficjalnie w katalogu Foundry VTT. Tak więc osobiście umiem trochę programować, więc... Poświęciłem czas i mamy taką podstawową wersję, nawet z gotowym modułem, z tej darmowej wersji. Tam jest taka wycinek tego modułu, taka mini przygoda, nazwałem to demo. Jak najbardziej jest, więc tak naprawdę jeśli mamy Foundry VTT, to możemy sobie bez problemu, nawet nie musimy się jakoś specjalnie bawić w żadne repozytoria w naszym katalogu tych dostępnych systemów, możemy sobie zabić smoka,
zainstalować. Są karty postaci, są wszystkie tabele, które są w podręczniku. Tak naprawdę cały ten podręcznik podstawowy jest przeniesiony do Foundry VTT. Ja sam gram często, dlatego chciałem, aby gracze, którzy no, nie mogą się po prostu regularnie spotykać z swoimi znajomymi przy stole, czuli, że także mają wsparcie. Więc jak najbardziej zachęcam. Oczywiście będzie to rozgrywka troszkę inna, ale Zabić Smoka bardzo fajnie działa na siatce bitewnej z tokenami, więc rozgrywka na VTT będzie, być może jeśli nie macie maty bitewnej, może być nawet preferowana. No cóż, to zależy oczywiście od preferencji, ale jak najbardziej planuję dalej wspierać ten sposób rozgrywki w Zabić Smoka. No i wydaje mi się, że już jest całkiem fajnie wspierany, więc takie jest okay. Odpowiedź. Super. Ja specjalnie zadaję takie pytania, bo widziałem u ciebie na stronie, na Itchu, że właśnie było jakiś czas temu chwalenie się Foundry, ale tak, żeby nie zginęła ta informacja i najlepiej, żeby to usłyszeć od twórcy w zasadzie, kiedy jest taka prelekcja. Pytanie jest takie w ogóle od Dyma, czy jest może jakaś szansa na poprowadzenie sesji u nas w trakcie zbiórki przez ciebie jako twórcy? Powiem tak, nie chcę nic obiecywać, ale na pewno możemy pogadać na ten temat. Okej. Okay. Na pewno jak coś, to będzie można obejrzeć zbiórkę na Imaginarium. Będzie można obejrzeć tą główną kampanię na kanale Imaginarium. Generalnie proponuję sobie pogadać na ten temat. Po tej prelekcji jako autor tak naprawdę nie wiem, jak dużo będę mieć obowiązków w związku z nią, bo to oczywiście zależy od tego, jak ona się ciepło przyjmie. Na pewno mogę zaprosić wszystkich, którzy będą wybierają się na zjawę w Warszawie albo na RemCon w Gdyni. Będę tam. No i na zjawę będzie specjalne stanowisko, więc możecie albo zapisać się na sesję, które ja tam będę osobiście prowadził. Będę prowadził prawdopodobnie sobie starter, więc możecie przyjść, poznać zasady, zagrać. Albo jeżeli nie chcecie się na całą sesję angażować, to chociaż zapraszam, jeśli macie jakieś pytanie, chcecie podejść, zobaczyć w 15-20 minut, jak wygląda taka rozgrywka. Tak najbardziej będzie można coś takiego zrobić. No, więc no, na razie nie mogę nic obiecać. Na pewno możemy na ten temat pogadać. Okay. Akurat ale tak się składa, że mam swój kanał na Twitchu, gdzie streamuję i wypadła mi jedna sesja w tym miesiącu, więc może na przykład wcisnąć tam coś takiego, by fajnie było, więc jak najbardziej. Super. My zawsze lubimy wspierać, zwłaszcza polskich twórców, z własnym kontentem, chociaż tłumaczonym też, bo lubimy grać w RPG, a jeszcze jak twórca coś może nam autor sam, nie wiem, zaproponować, to jak najbardziej przyjmiemy zawsze, więc o tym jeszcze pogadamy. Dymu się pyta, czy to jest system bardziej do kampanii, czy na jedno strzały? Jak ty to widzisz? Ja osobiście widzę to, że to jest system, który osobiście ja przygotowałem z myślą o krótkich kampaniach. Krótkich w takim sensie, że są to kampanie bardziej na przykład 10-15 sesji na ten moment, bo w przyszłości planuję rozwinąć to o dalsze możliwości rozwoju postaci, o te dalsze tiry rozgrywki, więc jeśli Zabić Smoka z wykrzyknikiem się dobrze przyjmie i ludzie będą w to grać, to ja już mam częściowo napisane we własnych notatkach Zabić Smoka z dwoma wykrzyknikami, gdzie gracze będą mogli zacząć specjalizować się w klasach, bo w tej podstawowej wersji nie mamy klas, a do tego zacząć niczym bohaterowie pierwszych kampanii u Gygaxa budować swoje własne fortece, wieże czarodziejów i takie rzeczy. Zachęcałbym do rozgrywania tego w kampaniach, ponieważ wydaje mi się, że rozwój postaci jest fajny. Tutaj postacie jest duży przeskok w potędze postaci i w jej kompetencjach z pierwszego na drugi, trzeci poziom. To, że gra jest dość śmiercionośna, sprawia i że ten exp też nie zawsze jest równo rozdawany pomiędzy graczy, sprawia, że to jest po prostu ekscytujące. Jak zdobędziemy drugi poziom, ta postać staje się nam bliższa, jesteśmy bardziej zadowoleni, czujemy, że ona stała się kompetentna, ona więcej umie, bardziej się do niej przywiązujemy, jak najbardziej nie chcemy jej stracić. Wydaje mi się, że w ciągu tego modułu można na spokojnie doprowadzić postać do przynajmniej czwartego poziomu, jak nie w ogóle do tego maksymalnego piątego. No i wydaje mi się, że warto poświęcić na to
więcej czasu, ale wydaje mi się, że to, że bardzo, bardzo szybko się te postacie tworzy, że te zasady są bardzo przystępne, bo ja to prowadzę na konwentach, na spotkaniach też, to się nazywa Głowa Pełna Przygód, jeśli ktoś jest z Trójmiasta, serdecznie zachęcam, żeby się zapoznać, to jest organizacja, która organizuje takie sesje, ja tam się pojawiam z tym systemem, z prototypem, można u mnie normalnie sobie w to zagrać i z mojego doświadczenia to jest system, który robi się czterech graczy zupełnie nowych, którzy nie mieli doświadczenia z systemem, tworzy postacie w 10 minut, po godzinie biegle już są w stanie wykorzystać większość mechanik w tym systemie, więc jest to system, który jest stworzony z myślą o krótkich kampaniach, ale wydaje mi się, że także bardzo dobrze się nadaje do jednostrzałów. Tak więc osobiście zachęcam do rozegrania mini kampanii, ale jeżeli jednostrzał to jest to, co lubicie grać, to jak najbardziej też się nada. Okej, okay, super. Patrzę jeszcze tak, żeby się zorientować. Jest takie pytanie, na koniec, czy, bo skoro mówiliśmy o Foundry też, to czy ewentualnie wsparcie na Roll20 by się pojawiło w przyszłości, czy nie planujecie w ogóle, nie planujesz ty rozszerzania? Powiem wprost, Roll20 jest bardziej problematyczne, jeśli chodzi o third party content. Okej. Okay. Nie wiem, jak to działa, ale Foundry VTT jest fajne, bo ma otwarte API, więc jeśli ktoś umie programować w JavaScriptie, ja nie jestem jakimś wielkim programistą, jeśli chodzi o JavaScript, ja troszkę w innych rzeczach się zajmuję na co dzień. Tak naprawdę to był mój jedyny projekt w JavaScriptie, ale jeśli ktoś to troszkę przynajmniej ogarnia, to można stworzyć swój własny content. Z Roll20, nie wiem, nie widziałem, żeby to było tak otwarte na innych twórców. No i sam też osobiście korzystam z Foundry VTT, ponieważ uważam, że jest to po prostu zdecydowanie lepsze. Nie podoba mi się pay for subscription w Roll20. Podoba mi się, że w Foundry płacisz tak naprawdę raz. No i Foundry jest dużo bardziej otwarte dla twórców kontentu, a ja też jako twórca zdecydowanie zwracam na to uwagę. Chcę tworzyć na rzeczy i chcę tworzyć jakby tam, gdzie chcą, żebym tworzył. Od Foundry to widzę, od Roll20 nie. Więc naprawdę, gdyby to był duży system, jeśli się okaże, że 10 tysięcy osób w Polsce zacznie w to grać, to ja bym bardzo się ucieszył, gdyby to gdyby dało się coś takiego zrobić. No ale w tej chwili po prostu nie widzę takiej możliwości. Okej. Okay. Patrzę jeszcze i tak, na nasze pytania tu na część przy okazji zostało odpowiedziane. Ja też od siebie chyba więcej pytań nie mam, także dzięki Wojtek za to, że do nas przyszedłeś i nam bardzo tutaj ładnie opowiedziałeś o Zabić Smoka z wykrzyknikiem na końcu. Powtórzmy sobie takie najważniejsze informacje na sam koniec. Jeżeli się uda dobrze wszystko i gwiazdy będą sprzyjać, to zbiórka ruszy... Artek. 2 lutego. W czwartek, 2 lutego. Super. Coś o zbiórce? Chcesz jeszcze powiedzieć? Może? Dokładniej? Bardziej? No, serdecznie zapraszam. Mogę powiedzieć, że mam przygotowane dużo fajnych rzeczy. Bardzo fajne Stretch Gore, które zdecydowanie rozwiną grę. Więc myślę, że warto się zapoznać. Do tego zrobiłem wszystko, co w mojej możliwości, żeby ta gra była jak najtańsza. Co może się wydawać czasami nawet kontrproduktywne jako twórca, bo moim głównym marzeniem jest po prostu, żeby ludzie grali w tą grę, a nie na niej jakieś krocie zarobić, więc serdecznie zapraszam, bo wydaje mi się, że cena na zbiórce za to, co będzie w pudełku jest dobra, no i też oczywiście dacie wtedy, jest to jeden ze sposobów na to, żeby pokazać, że gra wam się podoba, a przede wszystkim zachęcam was też do testowania tej gry, bo tak jak mówię, zasady są na itchu w tej chwili, jeszcze to jest wersja z kilkoma małymi błędami, które oczywiście w wersji na zbiórce zostały już nawet w sumie, mogę powiedzieć, bo ta wersja jest już przygotowana, zostały poprawione, ale no mówię, nie musicie kłuwać kota w worku, wydaje mi się, że jest dużo materiałów, możecie przeczytać, możecie zagrać sesję, możecie podjąć świadomie tą decyzję, więc do tego zachęcam, żebyście wypróbowali grę
Jeżeli wam się spodoba, to wpadajcie na zbiórkę, bo dużo, dużo więcej różnych fajnych rzeczy tam będzie na was czekało i mam nadzieję, że w cenie, którą uznacie za naprawdę okazyjną. Dobrze. Ja dodam chyba, dodam od siebie, że zbiórkę będzie chyba można znaleźć pod adresem wspieram.to/zabitsmoka bez polskich znaków i bez wykrzyknika niestety. Z tego co pamiętam, bo chyba już ją można znaleźć orientacyjnie. Ja osobiście czuję się trochę kupiony i jestem bardzo ciekawy, więc na pewno tutaj przetestuję, mam nadzieję, że nieraz w trakcie zbiórki z różnymi osobami, jak to wygląda w praniu. Przede wszystkim. Tak, Zabić Smoka będzie po prostu najprawdopodobniej w takiej wersji. O, proszę bardzo, tutaj dam link. A też, jeśli to nie byłby problem, to jakbyście dali link, to zachęcam po prostu do zapisania się na newsletter Hexi Studio. Bo fajnie to zrobili, dostaniecie po pierwsze podstawowe zasady od razu w mailu, a później, jeśli wam się spodobają, to po prostu jest pyk ciach całe info o zbiórce, więc oba te linki tutaj wrzuciłem na czacik, więc zachęcam do zapoznania się z nimi. No, z tą... No, no i super. To było świadome RPGowanie. Na śnieniu przy strachem znajnie swój system po raz 41 u nas. Naszym gościem był Wojtek Rosiński z Zabić Smoka z wykrzyknikiem. Dzięki. Dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo miło mi tu było z wami rozmawiać. Mam nadzieję, że widzimy się na zbiórce. I zapraszam na nasze social media, Facebook, Instagram. No i oczywiście na YouTube'a do innych naszych materiałów. Pa. Cześć.